Szczęść Boże! Mam dla Was dzisiaj zaproszenie. Zaproszenie, aby wziąć udział w pierwszej pielgrzymce do Rokitna w intencji powołań kapłańskich. Dzisiaj jest Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczynamy tydzień modlitw w intencji powołań. A więc szczególny czas, kiedy modlimy się przed Panem Bogiem przez wstawiennictwo Matki Bożej o to, aby nie zabrakło dla nas pasterzy, aby nie zabrakło tych, którzy będą posługiwać dla nas sakramentami, którzy będą wyjaśniać nam Słowo Boże, którzy będą jednać nas z Bogiem i w jakiś sposób pokazywać to Boże oblicze w tym dzisiaj zagubionym świecie. 11-12 czerwca odbywa się właśnie pielgrzymka z trzech punktów, z Zielonej Góry, z Gorzowa Wielkopolskiego, z Rzepina, aby dotrzeć do Pani Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, by tam przedstawić nasze intencje. Informacje są na stronie paradisus.pl, czyli stronie seminaryjnej. Jest formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, aby zaznaczyć, że ja już jestem gotowy do tego, aby podjąć się tego trudu. Bo przecież jedni za drugich jesteśmy odpowiedzialni. Jedni drugich powinniśmy wspierać, umacniać i prowadzić, ale także wspólnie się modlić. Zapraszam, aby skorzystać z tej formy naszej modlitwy, modlitwy w drodze, aby nie zabrakło dla nas nowych pasterzy, dobrych powołań, takich, którzy są oddani Panu Bogu i służą ludziom.